No hej, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać wam naprawdę najprostszy sposób na znalezienie diamentów, ale nie tylko, bo możemy dzięki temu znaleźć inne surowce, możemy znaleźć end i różne inne miejsca do eksplorowania i do okradania rzeczy skrzynek, kradnięcia ich po prostu. Także mam nadzieję, że zostawiliście taką łapeczkę w górę i zapraszam do oglądania. Także dzień dobry, witam was dzisiaj wszystkich przeserdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. No i słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, chciałbym wam dzisiaj pokazać rzecz, dokładnie rzecz, która będzie umożliwiała nam naprawdę proste znajdowanie endu, surowców pod ziemią, różnych jakby spawnerów też, bo jest taka możliwość. Generalnie jest to modyfikacja. Tak dawno nie było modyfikacji na moim kanale, więc jeżeli chcielibyście na przykład jutro kolejny odcinek z jakichś fajnych modyfikacji, to strzelcie taką łapeczkę w górę. Myślę, że wtedy na spokojnie taki odcinek się też pojawi. Także słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od tego, że nie będzie to, nie wiem, jakiś magnes, jakaś mapa, maszyna. Będzie to przedmiot, który normalnie w naszej grze występuje. A o czym mogę tutaj mówić, słuchajcie? No, mówię tutaj oczywiście o kompasie. Tak, skraftujemy sobie taki kompas i już za momencik wam pokażę, jak to wszystko będzie tutaj działać, bo nasz kompas będzie miał różne tryby działania. Tak, w tym momencie mamy zwykły kompas, jak widzicie. Możemy sobie kliknąć prawy przycisk myszy i w tym momencie mamy jakby jak sobie przesunę się, to tu widzicie tryb, w jakim aktualnie będzie pracować nasz kompas. I teraz, jak możecie zauważyć, jeszcze znowu się przesunę, bo zasłaniam. Na naszym kompasie pojawiła się dziwna fioletowa strzałka. Jakby tam pokazuje nam cały czas kompas normalnie, gdzie powinniśmy pójść. Ale lecąc na przykład w stronę tam, gdzie pokazuje nam fioletowa strzałka, dotrzemy do miejsca niesamowicie trudnego do odnalezienia i też w zasadzie bardzo ciężko jest dorwać rzeczy potrzebne do tego. No mówię tutaj o endzie oczywiście i jestem przekonany, że tą modyfikację wgramy do porąbanego Minecrafta, no bo jednak, kurczę, w ten sposób, o właśnie, słuchajcie, nie, mamy, wow, trzy miejsca nam się pojawiły. Co to jest? Już wam za momencik powiem, o co chodzi, ale najpierw dotrzyjmy do tego jednego miejsca, a mianowicie do endu. Za chwilę pokażę wam resztę rzeczy, ale jak widzicie, tutaj cały czas nam przeskakuje na dole na kompasie pasek, pokazując, że coś fajnego znajduje się pod ziemią. Oczywiście możemy też klikać sobie inne przyciski, znaczy w sensie po raz kolejny wcisnąć przycisk na przykład i będzie nam wtedy pokazywać, gdzie są surowce, ale o tym za moment. Było już jedno cięcie, słuchajcie, ja dalej lecę. Gdybyście mieli szukać tego endu po prostu bez wykorzystywania o właśnie, słuchajcie, z wykorzystywaniem samych ok byłoby niesamowicie ciężko. I wychodzi na to, że end, portal do end, oj, nie tym przyciskiem. Portal do endu znajduje się centralnie pod nami. Czy tak będzie? Tak będzie, w istocie. No nie ma nic, słuchajcie, chyba lepszego w tym momencie. Faktycznie, w najprostszy sposób, nie dość, żeby dostać się do endu, najprostszy sposób na znajdowanie diamentów i tak dalej. Mamy end, mamy, wszystko działa tak jak powinno. Ale jak widzicie, mamy tutaj jeszcze inne inne strzałki. Mamy zieloną, zielona strzałka, z czego się orientuję, będzie pokazywała nam bodajże mob spawner, że gdzieś tutaj się znajduje, więc podlećmy. Okej, i ten mob spawner powinien być teraz pod nami. Oj, znowu poklikałem nie tak jak powinienem. Sprawdźmy, czy faktycznie też tak w tym momencie będzie. Czy mob spawner gdzieś tutaj jest, bo czy to pokazuje nam skrzynkę po prostu? Nie, to nie pokazuje nam chyba skrzynki. Oj, nie tak, czekajcie jeszcze raz, okej. Mamy tryb przygody, w trybie przygody faktycznie po prostu znajduje nam pomieszczenia, spawnery i tak dalej. Czy to jest gdzieś taki faktycznie spawner, bo tutaj kompas mi szaleje, chyba że on znajduje co innego. Przecież jak się obracam, to on też się obraca. No nie? Okej, jakby, nie wiem, tutaj nade mną gdzieś? Nie widzę. Nie mam żadnego pojęcia. No w każdym razie pokazuje nam to wszystko. Nieważne, lecimy dalej, słuchajcie, bo co ciekawsze, ten kompas pokazuje nam bardzo dużo też innych rzeczy, bo mamy coś takiego, jak na przykład znajdowanie Working Man Mineables, chyba tak się to czyta, pokazuje nam najprostsze surowce, które możemy znaleźć pod ziemią, czyli będzie nam pokazywać, gdzie jest na przykład węgiel, zaraz wam zresztą pokażę. Weźmy go sobie do drugiej ręki, to będzie chyba najlepsze. Okej, będziemy mogli patrzeć. Teraz tak, tutaj, idąc w tą stronę, weźmy sobie jeszcze pochodnie. Gdzie jest pochodnie? Alo. Oczywiście link do tej modyfikacji będziecie mieli w opisie, to postaram się wam rzucić. Jak widzicie, mamy tutaj
żelazo. Jeżeli pójdę dalej, to po prostu będzie nam się to obracać. Tak jak widzicie, ta srebrna strzałka w tym momencie tak działa. Tam gdzieś mamy brązową. Czy brązowa będzie oznaczała nie żelazo, a wydaje mi się, że bardziej chyba węgiel. Tak czy nie? Będzie w tak? To tak, mamy węgiel. Faktycznie, jeżeli przejdę teraz dalej, to to nam po prostu znika. Znajduje nam to węgiel, znajduje nam to żelazo i z czego się orientuje, jeżeli znajdziemy gdzieś tutaj złoto, to złoto także nam pokaże. No właśnie, mamy wszystko na strzałeczce, więc mega. Chodzenie do kopalni stało się nagle niesamowicie proste. Ale mamy też taką opcję na naszym kompasiku, żeby kliknąć jeszcze raz i teraz będzie pokaz... Nie tak? Jeszcze tak? O właśnie, shiny stones. Co to oznacza? To będzie pokazywać nam wszystkie surowce, które w pewien sposób się mienią. Przynajmniej tak mi się wydaje i tak chciałbym sobie to tłumaczyć i tak będę sobie to tłumaczyć. Co, o co chodzi? Pokazuje nam to inne, słuchajcie, surowce, a mianowicie będzie nam to pokazywać, weźmy, wylećmy na chwilę do góry. Będzie nam to pokazywać na pewno redstone. Sprawdźmy, czy faktycznie też tak będzie. Redstone mamy tutaj i... Czy pokaże nam redstone? Tak, słuchajcie, pokazuje nam jak najbardziej redstone, w jakiej odległości musimy być mniej więcej. Chodzi na to, że około 10 bloków niecałych i... Nie, nawet nie 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, powiedzmy tych 10 bloków pokazuje nam dokładnie, gdzie jest redstone. Tak samo powinno być w przypadku innych surowców, które się teoretycznie mienią, tak? A mianowicie lapis też powinien nam pokazywać, dokładnie też tak jest. Powinniśmy mieć jeszcze możliwość znalezienia, oczywiście, słuchajcie, diamentów i szmaragdów. Z tym, że miałem mały problem i nie wiem, czy to teraz zniknęło, czy dalej to jest. Słuchajcie, czy pokaże nam, gdzie są szmaragdy? I czy pokaże nam, gdzie są diamenty? No właśnie, nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, dlaczego u mnie to się nie pokazuje, tylko u mnie. W sensie, oglądając wszystkie inne materiały, gdziekolwiek ktoś nagrywał tą modyfikację, normalnie to działa i normalnie pokazuje to, gdzie są diamenty. Tutaj załączam wam screena, żeby nie było, że oszukuję. Faktycznie tak jest i można znaleźć dzięki temu diamenty, znaleźć też wszystkie inne surowce. Więc jak najbardziej polecam wam tę modyfikację i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mi nie działa. Próbowałem tego na wszystkich innych wersjach tutaj gry, no i niestety nie jestem w stanie tego naprawić. To co nam pokazuje zupełnie coś innego. Okej, i jeszcze chciałem sprawdzić jedną rzecz, bo tutaj mamy faktycznie aż 3 różne znaki. I co to nam pokaże? W sensie tutaj już byłem, tak? Tutaj schodziłem do podziemi. No teraz, tak, no to jest chodziłem. Polećmy gdzieś dalej, do jakiegoś innego miejsca, bo zielona strzałka, w sensie jakby to pokazuje nam być może też w dalszym ciągu to, że end się tam znajduje, ale chciałbym znaleźć inny, po prostu jakieś inne miejsce do eksplorowania, do po prostu no, zabrania rzeczy, do wzbogacenia się. Mam nadzieję, że to też nam pokaże. Weźmy sobie, przełączmy. Okej, czyli najbliższe po prostu jest tam, na to by wychodziło. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że za moment, jak już odlecimy kawałek, to będzie pokazywał nam zupełnie inną, inne miejsce. No właśnie, słuchajcie, już zniknęło. I teraz patrzymy, czekamy, czy pokaże nam się zupełnie jakikolwiek inny punkt do znalezienia. Mam nadzieję, że tak będzie. Wcześniej tam koło spawna tak mieliśmy, więc coś tam musiało się ewidentnie znajdować. No dobra, pytanie, nad wodą nie powinienem chyba latać, nad wodą to za bardzo mi raczej nie pomaga. Kurczę, tutaj wszędzie teraz woda jest. Halo. Nie fajnie, nie? Jakby... Czemu akurat woda tutaj wszędzie mi się pojawia naokoło, gdzie lecę? No dobra, to słuchajcie, polatam sobie, zobaczymy w jakim momencie mi się pojawi strzałka i zobaczymy, co tam będzie. No i słuchajcie, coś mamy, coś się tutaj znalazło. Zobaczymy, w którym miejscu teraz to będzie. Muszę kawałek teraz lecieć. Mam nadzieję, że za chwilę mi się to już pokaże gdzieś pode mną. Oj, i zniknęło mi. Halo, a co to się wydarzyło? Dlaczego tak? Nie jestem przypadkiem za wysoko może? Że nie wyszukuję? Też tak może być, mi się wydaje. Ale zniknęło dziwnie, nie? W każdym razie fajne jest też to w tej modyfikacji, że możemy sobie zagrać, wgrać to w zasadzie na każdą możliwą wersję, bo z czego patrzyłem, od wersji 1.8 możemy już sobie to instalować, więc bardzo fajnie, bardzo miło, aż do wersji 1.13.2. Więc, no nie wiem, no jakoś tak mi dziwnie znika. Nie mam zielonego pojęcia, co chodzi. Każe się, słabo, że tych diamentów mi nie chce pokazywać mimo wszystko. Gdziekolwiek bym tego nie kliknął. No ale tak jak na zdjęciu widzieliście, to działa. Możecie sobie sprawdzić sami, zainstalować na swoim świecie. I wszystko powinno działać w jak najlepszym porządku. Chyba tak się to mówi. Więc to najlepszy sposób, jaki może być, bo kompas jest dosyć tani w kraftowaniu, no nie?
Więc możecie napisać, słuchajcie, w komentarzu, czy korzystaliście kiedykolwiek z tej modyfikacji, czy chcielibyście korzystać z niej w swoich rzeczy. To nie jest też przypadkiem zbyt duże ułatwienie, bo faktycznie, no, tutaj nie potrzeba jakoś dużo rzeczy, żeby to skraftować, a ułatwia nam, no, niesamowicie grę, bo możemy znaleźć end, przede wszystkim end. To chyba mi się najbardziej w tym podoba, bo szukanie diamentów jeszcze pół biedy, można zejść tam do podziemi, poszukać, ale end, no kurczę, jednak potrzebujemy okrzy Endermana, trzeba to wszystko pokraftować, szukać, a tak, no, dużo czasu możemy sobie zaoszczędzić. Dostać się do endu. Więc słuchajcie, no mam nadzieję, że wam się modyfikacja spodobała i jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, tak jak mówię, że będzie dużo łapek, to jutro wstawię wam kolejną modyfikację, a być może nawet wstawię wam 5 porąbanych modyfikacji do Minecrafta, bo znalazłem takie, słuchajcie, naprawdę powalone modyfikacje, więc jeżeli chcecie coś takiego, taki odcinek, tak jak kiedyś wrzucałem, to napiszcie w komentarzu, jeżeli oglądacie w ogóle do tego momentu, napiszcie, że chcecie właśnie 5 porąbanych modów, żebym nagrał. Więc co, słuchajcie, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia już niebawem, a w zasadzie już jutro. Siemanko, cześć, pa pa.